Cześć, ja jestem Sobaka i dziś chciałem Wam pokazać Case'a Optum CVX. Bardzo fajnie zrobiony traktorek no konkretnej już mocy. Może tak, najpierw Wam pokażę tutaj. Cena wyjściowa 234 tysiące i jak widzicie 288 koni, opcji wyboru sporo, kolorki, też paleta jest bardzo fajna, koła, no tutaj to już naprawdę autor zaszalał i jeszcze tutaj jest kabiny. Wygląd, ale to potem zobaczymy. I tak, wracamy do tego i możemy go troszkę pooglądać. Będzie lepiej, nie jest lepiej. Z takich rzeczy dodatkowych oczywiście ma aktywne IC. Jak już widzieliście, konfiguracja opon też jest dosyć duża. No jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to pięknie, naprawdę pięknie. Widzicie ten znaczek Case'a? Jest normalnie trójwymiarowy. To nie jest jakaś taka byle jaka tapeta. Tylko jest to wszystko ładnie zrobione. Tak, oprócz tego, no tutaj widać to jest świetne. Szyby też są przyciemniane. Z takich dodatkowych rzeczy. Tu możecie zobaczyć, jak to jest wykonane wszystko z tyłu. Oprócz tego, o właśnie, jeszcze tutaj traktor obsługuje dynamiczne węże. Chyba najważniejsza rzecz, którą on posiada, czyli skrętne światła. No tak, to jest wersja, powiedzmy, taka najbardziej podstawowa, 270 koni. Tutaj jest wersja już Magnum, 300 koni z szerokimi oponami. A jeszcze go teraz troszkę spróbujemy pomodyfikować. To tak, to była ta wersja już Magnum 380. Jeszcze jest możliwość wybrania dwóch rodzajów prędkości, czyli tak, standardowo jest ten Optum 270, 50 koni, 300 może być, no i już jest teraz jako Magnum, i tutaj jest jako 60 koni, kilometrów na godzinę. Przepraszam, coś dzisiaj jakoś jestem zakręcony. I tak, zobaczcie, są jeszcze szersze, podwójne koła, nawet Nokiany, a tak, tutaj zmienimy może na taki i tutaj na górze jest LEDowa belka. Ok. I jest traktor w idealnym setupie na moda season, czyli zimą możemy jeździć. I jeszcze są jeszcze bardziej hardcore'owej wersji. Dobrze, wejdźmy teraz do środka. Widzicie, to jest ta LEDowa belka na dachu, która jest dodatkowo dołączana. Teraz tak, czas coś pokazać, co się dzieje w środku. Jak widzicie, drzwi otwierane. Minimalna różnica. Światełko jest zapalane, gdy się drzwi otworzą. Fajny bajerek, mała rzecz, a cieszy. Tutaj macie roletę. Oczywiście kierownica. Na górze nic nie ma. Tutaj jest możliwość ciągnięcia błotników. Tutaj możemy sobie wziąć dodatkowe terminale. Tu się nam otwiera szybka i te ostrzegawcze. Tu nic nie ma. I tak, tutaj możliwość złożenia siedzonka oraz podniesienia podłokietnika. A teraz tak, odpalę go i zobaczcie, co tu się będzie działo. Standardowo zapalają nam się światła LEDowe. No ale kozacko wygląda na tych oponach. Dodatkowo mamy te nasze światła skrętne. No i tutaj już jest oświetlenie całego tyłu i całkowity przód. Świeci bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, tak, to na razie wyłączmy. Jeszcze tak, jest możliwość zmiany tablicy rejestracyjnej, czyli Ctrl Ink Grek i tutaj sobie możecie coś tam pozmieniać. OK. I są tablice. A właśnie jeszcze tak, na numpadzie numer 4 jesteśmy w stanie włączyć. Tak nie będzie widać, ale to będą światła właśnie jeszcze dodatkowe. I w środku, jak widzicie, też jest podświetlanie wszystkiego, plus wyświetlają się nam ikonki dodatkowe. Tak, F1 schowam. A tak, a to jest nasz kogut na dachu LEDowy. Może przejedźmy się teraz na mój standardowy tor testowy. No powiem wam, że jedzie fajnie. Jest ta różnica, kiedy on sobie śmiga 60. I tak, tutaj widzimy, pracuje. No, nie jest to może praca zawieszenia jak w niektórych modelach, ale nawet fajnie. Troszkę po nierównym. Zachowuje się nieźle. No i teraz gwóźdź programu, czyli błotko. Brudzi się nieźle. Powiem wam, że tak, taki rodzaj brudzenia mi się podoba. Tylko może zamknę drzwi. Słyszeliście? Dźwięk. No i w tym momencie błoto wygrało. Muszę odpalić napędy. OK. Brudzi się bardzo fajnie, podoba mi się. I jest całkiem nieźle. A teraz może jeszcze przetestujemy te światełka, jak to wygląda wszystko w nocy. Ja go zgaszę i troszkę pośpieszę czas. O tak, tu jest ciemno, to będzie lepiej widać. Czyli widzicie, otwieram drzwi, światełko się zapala. Zamkniemy drzwi, jest całkowicie ciemno. Po odpaleniu są tylko światła LEDowe. I tak, pojawiły nam się te nasze pierwsze światła. To są właśnie światła skrętne. Z tyłu jest diodowo, tablica jest podświetlona i środek też tutaj widać. Po tej stronie nic nie ma. I teraz zobaczcie, skręcając kierownicą w prawo lub lewo, światła też nam skręcają. Ok, teraz tu światełka z tyłu, a tu są te dodatkowe jeszcze z przodu. To nawet fajnie wygląda. Te skrętne światła, powiem wam, że robią fajną robotę. Jeszcze na koniec pasowałoby wjechać na naszą rampę, zobaczyć jak on wygląda. Od spodu. Muszę to chyba robić przed wjechaniem w błotko. To jednak to błotko troszkę zasłania. Dobrze. Jest. No, fajny. Ok, i jest górze. Dodatkowo, o czym zapomniałem powiedzieć, traktor ten wymaga modu LightAddon. Możecie go ściągnąć z modhubu na stronie Farminga. Tam jest do ściągnięcia, wtedy te światła działają poprawnie, bo w innym wypadku będzie tak, że one chyba świecą się cały czas. No to nie jest do końca fajne. A z tym jest wszystko w porządku. Z tym dodatkiem. Czekajcie, może jeszcze tak dla testów przyspieszę czas. Zobaczymy jak to będzie wyglądało nocą. Te światełka. Fajne są. Dlatego ja uważam, że traktor warty przetestowania. Coś jeszcze się da tutaj mu zmienić. Inne. Inne rzeczy, no nie wiem. No, on był chyba standardowo w tym kolorze. Ustaw tak. Na podwójnych to już naprawdę wygląda kozacko. Więc dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejny filmik i na live'a. Trzymajcie się, cześć.